Pytanie tylko, czy działania, które podejmują regulatorzy, osoby, które obserwują jak gdyby działanie podmiotów uprawnionych do badania, czy te działania przyniosą odpowiedni skutek? Ja bym chciał, ale mam wątpliwości. My za szybko, uważam, na forum publicznym i urzędnicy za szybko chyba podejmują decyzję mówiąc o tym, to podzielmy firmy audytorskie, albo firmy audytorskie mogą tylko i wyłącznie robić audyty. Nie myślimy o skutkach tego, co się może stać. Znaczy, z mojej perspektywy ja jestem przekonany, że no, potrwa to jeszcze na pewno ileś lat, kiedy nastąpi pewna zmiana w działalności podmiotów uprawnionych, ale gdyby doszło do, teoretycznie rzecz biorąc, przyjęcia wszystkich proponowanych zmian w dyrektywie dotyczących działania podmiotów uprawnionych, to jestem jednak bardzo tutaj, mam zdanie, że ten zawód no, będzie ulegał jakiejś degradacji, dlatego że sądzę, że nie będzie możliwości budowania tej kompetencji, tej wiedzy, jeżeli nastąpią tak duże ograniczenia, które są proponowane przez rząd Unii Europejskiej, a więc przez proponowane dyrektywy. A więc to, co mówię wcześniej, oczywiście ja może nie jestem tutaj aktywny, jestem na pewno subiektywny, działam w tym zawodzie od 20 lat, działam na zasadzie zaufania i tu proszę, chyba byłem źle zrozumiany, bo uważam, że zaufanie jest podstawą naszego zawodu, jest podstawą, to jest zawód zaufania publicznego. Już wszyscy o tym zapomnieli, czyli nie ma tego elementu, że ufamy sobie, jest tylko element właśnie tego, że wykonujemy pewne procedury, które każdy kolejny organ nadzoruje. Pomimo tego, co powiedziałem, jestem optymistycznie nastawiony, dlatego że uważam, że jednak wiele przedsiębiorstw docenia to, co robimy.